Tak nadszedł dzień przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie mi Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni poszli, znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Przygotowanie wieczerzy wiązało się z wieloma sprawami. Każdy miał do zrealizowania swoje zadanie. Piotr i Jan udali się we wskazane przez Jezusa miejsce. Gospodarz wskazał izbę. Jezus koordynował całość. W tym wszystkim próbujemy odczytać tegoroczne hasło programu duszpasterskiego: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Bo wiele z tych zadań zostało powierzonych nam, zostawionym dla nas. Kościół nie jest własnością jakiegokolwiek człowieka, bo ten tylko i wyłącznie należy do Boga. On jest inicjatorem, on jest gospodarzem, on jest nauczycielem, byśmy mogli w tej wspólnocie znaleźć swoje miejsce i działać z pełną odpowiedzialnością. Dziś ziemskie struktury wyglądają tak. Papież jest odpowiedzialny za całość. Biskupi za poszczególne diecezje, proboszczowie przy współpracy wikariuszy za konkretne parafie, których wraz ze świeckimi tworzą takie małe komórki. I na tym właśnie chcę oprzeć swoje rozważania, by przejść różne etapy i wskazania dla lepszego rozumienia tego, czym jest Kościół powszechny, a zarazem jeden, święty i apostolski. A także wypadałoby wiedzieć, jak odczytać swoją obecność w tej wyjątkowej wspólnocie. Ostatnia wieczerza była czymś niezwykłym, bo jak mówimy, w niej wzięły początek sakramenty kapłaństwa i Eucharystii. Niby świąteczne wydarzenie, które przeżywa się rokrocznie. Taki rytuał, który ma swój porządek i swoje znaczenie. Zwróćmy uwagę, jak my przeżywamy święta, zwłaszcza wielkanocne. Obowiązkowy koszyczek, żeby poświęcić pokarmy, heroicznie wręcz wstanie w niedzielę, w środku nocy, by zdążyć na rezurekcję. A później świętowanie przy pełnym stole, obfitym w potrawy i gości. Nawet nie jest się świadomym, że rezurekcja jest niczym napisy końcowe po filmie. Że cała akcja rozegrała się wcześniej. Msza o świcie, Wielkanoc jest jak posprzątanie po jakimś wydarzeniu. Nie ma już głównego bohatera. Nie ma świadków. Zostały porzucone płótna, zwolniło się miejsce w grobie. Można się rozejść. A lud właśnie wtedy przychodzi, bo jest ciekawy. I właśnie to trzeba nam najbardziej pojąć, że świętowanie Paschy, czyli przejścia, ma swój porządek. Tu nic nie jest obojętne. Tu nic nie jest niepotrzebne. Każdy element, każdy symbol, czas ma swoje znaczenie. Zaczynamy od wieczerzy, która w Egipcie była spożywana w pośpiechu. Zbierano się przy stole we wspólnocie, która mogła skonsumować baranka. Liczba osób musiała być odpowiednia, by nic nie zostało, ale też by i dla nikogo nic nie zabrakło. Dlaczego we wspólnocie? Bo ona nadaje takiego dodatkowego wymiaru. To przede wszystkim umiejętność dzielenia się, dbania o tych, którzy pozostawieni są samym sobie. Pośpiech związany jest z nadchodzącym czasem wyjścia z Egiptu, czyli miejsca zniewolenia. My tych miejsc mamy sporo. Dlatego przeżywanie Wielkiego Postu i Wielkanocy ma temu zapobiec, byśmy stali się wreszcie ludźmi wolnymi od przywiązań i kajdan. Pascha, do której przygotowywali się apostołowie wraz z Jezusem, też miała zupełnie inny wymiar. Tu nie było mowy o ucieczce. Chyba że myślimy o tej dezercji uczniów, kiedy w Ogrodzie Oliwnym zaczęło się robić niepokojąco i gorąco. I decyzje były podyktowane strachem. Tak, to wtedy to była ucieczka z miejsca zdarzenia, której wstydzili się do końca swego życia.
ale i to było coś, co przyczyniło się do ich przyszłej gorliwości. Wszyscy, za wyjątkiem Jana, przeżywającego wraz z Maryją mękę Jezusa, doświadczyli jej na sobie, umierając jako męczennicy. Pascha, do której my zmierzamy, ma być przejściem od starego do nowego człowieka. Ten stary jest ograniczony przez wiele czynników, które nie pozwalają nam w pełni oderwać się od nich, w całkowitej wolności być tylko dla Boga. Trzyma nas dom, trzyma praca, ogranicza zdrowie i siły, ale też strach przed zaufaniem, że Bóg mnie poprowadzi. Bo każde nasze działanie we wspólnocie Kościoła przybliża nas do tej przemiany. Każdy dzień przynosi nam nowe doświadczenie i nową mądrość. Kiedy Jan Chrzciciel pokornie ustępował miejsce Jezusowi, mówił: potrzeba, bym ja się umniejszał, a On wzrastał. Takich rzeczy nie wysysamy z mlekiem matki. Ale właśnie matka i ojciec, którzy powinni być tymi pierwszymi nauczycielami wiary, winni nam to pokazać swoim przykładem, swoim życiem, swoim słowem. Katecheza jest wsparciem do dalszej pracy, bo na niej można się nauczyć kolejnych elementów. Można się przygotować do kolejnych stopni wtajemniczenia chrześcijańskiego, jakim jest przyjęcie sakramentów Eucharystii i bierzmowania. Katecheza przypomina też o ciągłej formacji duchowej, w której spoglądam krytycznie na swoje życie i oceniam swoje sumienie. Czyż Jezus nie powiedział w czasie ostatniej wieczerzy: nie wszyscy jesteście czyści? Mówił to o Judaszu, który był blisko Pana, a jednocześnie był tak daleko od prawdy. Materialna korzyść zaślepiła go, że doprowadziła do samozagłady. Jakie więc dziś przed nami stoją zadania? Jaką rolę my mamy wypełnić w tym całym dziele Kościoła? Można powiedzieć, że najpotrzebniejszą, bo mamy stać się odbiorcami Bożego Słowa, Bożego Prawa, by móc je w codziennym życiu wypełniać i głosić. Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty stołu, aby przyjmować z rąk Pana pokarm na życie wieczne, ale tak, żeby uświadomić sobie, że nie wszystko będzie dla nas zrozumiałe. Największym niezrozumieniem z naszej strony jest brak reakcji na usłyszane słowa: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Nie przyjmowanie tego daru. Widzi się gesty, słyszy się słowa, ale nie ma tego aktywnego odpowiedzenia na zaproszenie, bo nie przystępuje się do komunii. Bóg daje nam siebie, byśmy mogli się Nim napełniać. Daje nam siebie hojnie, ale też chce, byśmy przyjmowali Go często. Więc i nad tym należy popracować. Dlatego tak ważne jest trwanie razem. Współpraca, odpowiedzialność, zaangażowanie. Wzajemne świadectwo chrześcijańskiego życia może dodać nam odwagi, otwiera nowe możliwości, by w tej wspólnocie być, by wzrastać i służyć tak, jak potrafię najlepiej. Parafia jest właśnie naszym polem do popisu, gdzie być może dla innych i z innymi stajemy przed Panem, który posyła nas, byśmy przygotowali miejsce do wspólnego świętowania Paschy naszego życia. Amen.